Oddajcie Polskę Polakom, oddajcie nam co nie wasze, oddajcie Polskę Polakom. Uwierzcie, to jednak jest nasze, oddajcie Polskę Polakom. Nie dajcie się mu prosić, oddajcie Polskę Polakom, póki jeszcze chcemy prosić. Wiele lat temu zaproszono mnie na Krakowską Akademię Sztuk Pięknych z propozycją wykładu na temat elit. ELIT, podkreślam to słowo. Odbywało się tam sympozjum, którego pomysłodawcą był profesor Jacek Kucaba. Organizator tak to wymyślił, że chciał, aby ta rozmowa z adeptami sztuk pięknych, ze studentami, poszła w kierunku zdefiniowania w nich ich elitarności, sensu, skąd to się bierze, po co i tak dalej. Ale jak tu mówić w świecie skazanym na demokrację o elitaryzmie, drodzy Państwo? Świecie, który jest spauperyzowany aż do atomów. Dzisiaj zresztą ten proces ogłupiania politycznego i w ogóle społecznego, kulturowego, tak przyspieszył, że myślę, że jest dużo większy niż wtedy, kiedy miałem okazję tam na ESP, swoje myśli formułować. A więc, drodzy Państwo, czy elita w ogóle jest możliwa? Czy to przypadkiem nie jesteśmy w miejscu, w którym możemy mówić o tak zwanej misji? niemożliwej. Spróbujmy ułatwić sobie to nasze dzisiejsze ze sobą rozmawianie przy pomocy cytatu. To będzie taka stara piosenka. Za chwilę powiem, czyjego autorstwa i kto ją wykonywał, ale może państwo sami sobie przypomnicie. Uwaga, zaczynam. Cysosz to ma klawę życie oraz wyżywienie klawe Przede wszystkim, już o świcie, dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. A jak już podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną, cysarzową. Słychać bębny i fanfary. Ha. Już Państwo wiedzą, czyj to tekst? To tekst Andrzeja Waligurskiego, a jego Genialnym i niepowtarzalnym wykonawcą był Tadeusz Chyła. I wiecie co? Dokładnie tak, jak w tym tekście wygląda popkulturowe, czyli powszechne postrzeganie elity. No, czyli najpierw musi być władza, jakiś poseł, wójt, minister, dyrektor, rektor, prezes, to obojętne. To jest elita, no bo jest władza, no to jest elita. No, przynajmniej na czas kadencji czy mianowania. Tak mówi telewizja, i do tego przyzwyczaiły nas te wszystkie społeczne komunikatory ale również kolejne okupacje i rządzący nami przywożeni na czołgach lub przynoszeni w teczkach. Tak definiują elitę. Ale przecież owych rządzących normalnie ludzie nie uważają za elitę, prawda? Już dawno większość polityków zrównano w potocznym oglądzie z drugim najstarszym zawodem świata i pomimo wielu prób, aby sprzedawanie siebie w tym swojego ciała nazywać sponsoringiem czy sex workingiem, to Polski, konserwatywny, ciemny lud jednak tego nie kupuje. Ten proceder, jak w czasach naszych dziadów, kojarzymy z czymś zatrutym, z deprecjacją duszy, z grzechem, ze zdradą. Oni mogą mieć pieniądze służbowe limuzyny, kosmiczne dochody ale to nie jest. Elita. A tu przyjemności same oraz niespodzianek wiele. Przynoszą mu, temu cesarzowi powiem, bo znów cytuję: przynoszą mu Panoramę, WTK i Karuzele, Filipinkę i sportowca, i skrapiają perfumami. Kolejny cytat. No i co z niego wynika? A wynika to, że jest oczywiście czwarta władza, media. Ich przedstawiciele od wschodu do zachodu słońca zastępują premierów, prezydentów. I tak dalej. W graniu roli elity. Bardzo udatnie im to wychodzi, prawda? Szczególnie gdy mają okazję przeprowadzać wywiady z tymi, którzy reprezentują duży lub mały pałac autokreacja dziennikarzy jest dzisiaj tak ogromna, że w zasadzie niemal im wierzymy, że mogą góry przenosić, a co dopiero porozstawiać po kątach jakichś nieudaczników pełniących funkcje powierzone im przez naród, który zagłosował na onych w wyborach. No ale przecież my brzydzimy się tymi pozwolicie Państwo, że użyję nieco pikantnego określenia, ale ono oddaje sens tego naszego obrzydzenia. Wyśmienicie. A więc, brzydzimy się tymi prestytutkami. Ich rola w kreowaniu matriksa, tego sztucznego świata, w którym żyjemy, jest udowodniona i złowieszcza. I jakże prowadzących na rzeź Traktować jako elitę. Równie dobrze moglibyśmy tak nazywać każdy pluton egzekucyjny. Szukajmy więc dalej. I konsekwentnie za pomocą Andrzeja Waligurskiego i jego tekstu. Po obiedzie złota cytra gra prześliczną melodyjkę. O! I dobrze się Państwo domyślacie. W poszukiwaniu elity dotarliśmy do świata artystów. Trudno ich jednak nazywać solą ziemi, choć oni ziemię widzą sobie poddaną. I najbardziej są zdziwieni, oburzeni, gdy ta ziemia nie przykrywa się czerwonym dywanem, kiedy nadchodzą. To utrwalany tresurą komunistyczny odruch bezwarunkowy pozostałość po inteligencji twórczej wystruganej z buraka na potrzeby indoktrynacji i opłacanej srebrnikami przywilejów branżowych z których najbardziej łakomym była pozycja organizatora wyobraźni obecnie to się nazywa celebryta te niekończące się szeregi kiedyś narodowych artystów, dzisiaj europejskich, charakteryzują się niezmiennie pychą, marksistowskim światopoglądem oraz lukratywnymi etatami państwowymi lub kontraktami. Tak, to prawda. Artyści mają naprawdę blisko do tego, aby być elitą. Mają blisko, bo dotykają ocierają się o mistykę, o sakrum, a to rola nielicznych, wyjątkowych. Problem w tym, że istnieje nieprzekraczalna granica pomiędzy takimi ludźmi jak Marian Hemar, a na przykład Maciej Sztur, pomiędzy panią Zofią Kossak-Szczucką, a panią Mena, Manuelą Gretkowską pomiędzy Władysławem Hasiorem a Dorotą Nieznalską. Niezależnie od tego, jak bardzo pociągające jest trafić do którejś z wyżej wymienionych grup towarzyskich, branżowych, politycznych czy celebryckich, to wszystkie one w opisanym kształcie bardziej przypominają sitwy, koterie lub wręcz mafie i to od lat. Służalcze. To na pewno nie są elity. Co zresztą celnie puentuje towarzyszący nam tekst o cysorzu. Celnie i nie tylko dlatego, że uświadamia, jak takiej elicie słoma z butów wyłazi, ale również dlatego, że pokazuje hipokryzję tych, którzy pretendują do bycia taką elitą. I to bez względu na koszty moralne, czyli osobiste. ZEŚWINIENIE SIĘ. No to cytat. Cysosz bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę. Sam popije? W starej niańce da pociągnąć dla ochoty? A kiedy już jest na bańce, to wymyśla różne psoty. Potem. Ciotkę otruć każe, albo ci chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca. Reasumując, musimy powiedzieć, że celebryta to nie elita. Jednocześnie trzeba dodać, że tak przedstawiciel władzy, jak i reprezentant mediów, czy jakiś Twórca, którego opatrzność obdarzyła talentem, wszyscy oni mogą być elitą, ale pod jednym warunkiem: muszą być wolni. Bo elitarność wymaga wolności. Bo elita musi być wolna. Wolność bowiem konstytuuje hierarchię, czyli porządek wertykalny, czyli porządek naturalny dla człowieka, istoty stworzonej, a nie powstałej w wyniku ewolucji jakiegoś pantofelka czy małpy. Aż dziw bierze, że tak wielu ludzi sztuki zaprzecza kreacjonizmowi. Zdaje mi się to być sprzeczne samo w sobie. Ewolucja istnieje nie przeczę ale w zakresie warsztatu w zakresie dostosowywania środków do idei władza większości demokracja uniemożliwia istnienie elity prawdziwej bo relatywizuje wartości wyższe i wszystko sprowadza do poziomu kałuży do czegoś co jest płaskie po prostu i w kałuży nie ma Wolności. Można tam tylko zobaczyć obraz odbity z nieba, obraz odbity z gwiazd, tylko odbity, nieprawdziwy. W kałuży można się też wytarzać. Jak na przykład na owsiakowych łódstokach, i na takiej że elicie zbudowano kulturę w trzeciej RP. Jednocześnie na wszelkie sposoby, blokując jakąkolwiek alternatywę. Dlatego na początku lat 90. XX wieku wykluczono tych, co nie akceptowali układu z Magdalenki, czyli zblatowania się z dotychczasowymi okupantami kraju, oraz wykluczono tych wygnanych stąd na emigrację, którzy wracając do ojczyzny mogliby tej alternatywnie sprzyjać. Czy Państwo wiecie, że Ministrem obrony po 1989 roku mógł u nas zostać generał Stanisław Maczek? Tak. A wiecie, kto został? No wiecie, Czesław Kiszczak, też generał, prawda? To pewnie o tej wyklętej elicie, której Polaków pozbawiono, Zbigniew Herbert dedykował swój wiersz, przesłanie pana Kogito. Idź. Dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runonicości, Twoją ostatnią nagrodę: Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalanych w proch. Wolność nie zawsze oznacza niepodległość, czego Polacy doświadczyli podczas zaborów i okupacji. Państwa nie było, a potrafiliśmy być wolni. Pewnie nie tylko Polacy kochają wolność. Wiele jest na świecie narodów, które za swą wolność, niepodległość nie wahają się płacić krwią. No, jak u Herberta, obrońcy Dalajlamy, Kurdowie afgańscy, Gurale takie nacje przywoływał symbolicznie w swym poetyckim raporcie z oblężonego miasta. Jeszcze nie pisał wtedy ani o Donbasie, ani o Palestynie. Jednak, kiedy wziąć pod lupę konkretne historyczne fakty, które zdarzyły się, to tu, to tam, to na tamtym czy na innym kontynencie, dawno temu, albo zupełnie niedawno, pojawia się refleksja, że polska miłość do bycia wolnym jest jakaś wyjątkowa. Pamiętajmy jednak z pokorą, że wyjątkowa, bo nasza i taka ona jest, że trzeba umieć za nią oddać nawet życie. Ale jakże można inaczej, kiedy pan Kogito mówi wyraźnie: Ocalałeś nie po to, aby żyć? Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. Wróćmy do stwierdzenia, które już tutaj padło. Demokracja uniemożliwia istnienie elity. Prawdziwej, prawdziwej arystokracji. Bo jak możemy mówić o arystokracji w społeczeństwie skazanym na wybór nie tego, który jest mądrzejszy, a tego, który się bardziej podoba. Arystokracja, za którą tęsknimy, która miałaby zmieniać ten świat, to zawsze była arystokracja ducha, a nie materii, nawet tej ze szczerego złota. Prawdziwa elitarność potrzebuje transcendencji. O, właśnie, transcendencji. Tak w teorii, jak i w praktyce. Potrzebuje Boga, po prostu. To może dać tylko wiara. I nie dajmy sobie wmówić, że to nie nowoczesne, że głupie. Posłuchajcie jeszcze tak na, na koniec tego, co widział już dawno temu Tadeusz Chyła i co wyśpiewał w swojej baladzie o żołnierzyku. Zaczynało się to tak. Długi, śmieszny karabin i stary bagnet zbrojny, zjawił się u mnie żołnierz z Pierwszej Światowej wojny. Tak się zaczynało, a kończyło konkluzją podsumowującą żołnierskość owego wojaka z przeszłości. A mnie wcale nie śmieszy, tej sprawy absurd niezmierny. Mnie imponuje ten. Żołnierz. Przynajmniej jest czemuś wierny. Arystokracji ducha potrzebujemy jak czystej wody. Bycie dzisiaj żołnierzem, albo jak to woli, rycerzem okrągłego stołu niech będzie, czyli elitą jest na wyciągnięcie ręki, drodzy Państwo. Wystarczy sięgnąć po krzyż. I nie tyle jest to możliwe. Co konieczne? Konieczne, aby zachować naszą cywilizację. Tak myślę. Panią rączki całuję, panom ściskam prawicę.